Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku Kariery Kamyka. Nasza kariera w BVB się rozkwita. Ostatnio był jeden cały mecz, ale to było tylko jednorazowo. Ja mówiłem o tym, a Wy już w komentarzach: nie, Kamyk, to nudne. Chciałem Wam tylko jeden odcinek taki pokazać. Już wracamy do trzech spotkań. No a dzisiaj gramy pierwszy obok lewego przeciwko Kanadzie. Towarzyski mecz. No, chyba to jest towarzyski. Na pewno to jest towarzyski, także przechodzimy do spotkania z lewym. Myślę, że pogramy sobie, poklepiemy, postrzelamy coś przeciwko Kanadzie. No i co? Jazda, po prostu jazda z kolejnym odcinkiem. Możecie zostawić łapkę na początek tego filmiku w górę, bo czym więcej łapek, tym więcej wyświetlenia łapią ostatnio moje filmiki. Także fajnie by było, jeżeli byście zostawili tą łapkę w górę. No i przejdźmy do meczu z Kanadą, mecz towarzyski. No i co? Mam nadzieję, że zwycięski. Lecimy z lewym, zaczynamy. No cóż, będzie trzeba strzelić z wolnego. 36 metr, przysunął się mur, ale sędzia już ich cofa. No cóż, spróbujemy z daleka uderzyć w takim razie. Nie, chyba za lekko, ale może... Nie, za mocno wręcz. Nie, no nie, te wolne nie są jeszcze na takim poziomie, żeby z daleka... Jeszcze nie mam też silnych wolnych chyba, więc ciężko mi tutaj cokolwiek z daleka ustrzelić. Póki co mecz w środku pola i z jednej strony i z drugiej strony są jakieś akcje, ale zazwyczaj kończą się przed polem karnym. Koniec pierwszej połowy, widać, że to gramy towarzysko, nie jest to o żadne punkty, więc mecz jak najbardziej towarzysko w środku pola się rozwiązuje. No teraz prawą stroną Kucharczyk, dośrodkowanie, ale za płasko, nie byłem na to przygotowany, na tak płaskie dośrodkowanie. Próbowałem szczupakiem, ale nic z tego nie wyszło, zmiany w Kanadzie, nie będzie powtórki tej akcji, no bo nie było strzału, ale no próbowałem na szczupaka się tam rzucić, nic z tego nie wyszło. Akcja Kanadyjczyków, dośrodkowanie i będzie rzut rożny. Tam ktoś przeszedł przed siatkę od nas. Spoko, spoko FIFA. 90 minuta, my jesteśmy full do ataku ustawieni, ale na razie nic z tego nie wychodzi, wynika i tak dalej. Lewandowski w ogóle zszedł z boiska, będzie zagranie do mnie, jeżeli ja to wygram, no nie wygram, Linetti też nie. I ten mecz powinien się zakończyć wynikiem 0-0, chyba że ja to dziś przejmę, nie, nie przejmę. 2 minuty doliczone, naprawdę nudny towarzyski mecz, w którym nic się, absolutnie nic się nie działo. No i co, my po prostu musimy zmienić korki, tak mi się wydaje. Także przejdźmy do zmiany tych korków. Tutaj mamy resztę towarzyskich spotkań. Meksyk 5-0 z Irlandią Północną pocisnął, no nieźle. A my przejdźmy do edycji zawodnika, przejdźmy do butów. Gdzie jest tutaj? Wybierz buty. No i oczywiście Nike. Teraz pytanie, jakie Nike weźmiemy sobie. No i dobra, nie. A były już chyba Nike. Sorry, Nike, tak jest. Mieliśmy te różowe superflye, spoko wyglądają, tempo, ale tu już niewiele jest ich więcej tak naprawdę. Te czarne wyglądają spoko, tylko tyle Nike'ów mamy. Aż nie chce mi się wierzyć. No dobra, zmieńmy na pomarańczowo-cytrynowo-purpurowe. Myślę, że takie też są spoko. No może do żółtego tak bardzo aż nie pasują, ale... Czas na nowe korki, trochę to dziwnie wygląda, nieważne. My przesymulujmy to, rzuty wolne mogą mi podskoczyć w końcu o kolejny jeden punkcik. Tak też się stanie, mimo że trening na D, podania mi wzrosły. I jesteśmy blisko 87 overall, także się cieszę. A my przechodzimy do kolejnego spotkania, tym razem Stuttgart przed nami. No i właśnie, to są moje cele na te mecze. Dobra, postaram się chociaż jeden z nich spełnić, lecimy na mecz z Stuttgartem. No i Signal Iduna Park wita nas deszczowo, ale mam nadzieję, że oprócz tego, że deszcz spada, to spadnie grat, ale bramek. Marco Reus w wyjściowym składzie, my od początku ofensywnie, Subotić już wspiera atak, Durm z lewej strony. Wszystko na swoim miejscu, a my musimy strzelać w tej drugiej części sezonu, no bo już zbliża się koniec sezonu, a my, Kagawa, jeżeli mi tu wysuniemy, nie jesteśmy jeszcze blisko tytułu, zejście na lewą nogę. No tutaj chyba ten deszcz to mi namieszał też w głowie, nie wiem co ja tam chciałem zrobić, wywaliłem się po prostu na pysk w polu karnym, zamieszałem się po prostu. Castro, dobrze do mnie, Kamyk,
Jest, schodzi do środka. Kamyk! Słupek! Marco Reus dobi! Ależ to była akcja! Wszedłem w nich jak w masło. Mimo dwóch obok mnie obrońców, no ta piłka zatańczyła na słupku niestety. No i znowu Marco Reus. Zagrasz do środka czy nie? Reus spokojnie. Czeka na okazję do podania. No może teraz do środka. Ładnie, ależ rozklepane. Jakby mi tutaj zagrali górą. Ja tu jeszcze zgrać chciałem, ale nic z tego. No, ciśniemy od początku Stuttgart, chociaż teraz może Ezekiel z Ginczkiem wyprowadzić kontrę. Na szczęście nic z tego nie wyszło, ale widać, że to my od początku będziemy próbować zdominować posiadanie piłki oraz grę z przodu. No i ja jestem z lewej strony tym razem. Spróbujemy zejść. Popychany byłem i to będzie rzut wolny. Marco Reus już wie, że on będzie wykonywał ten rzut wolny. My spróbujemy tutaj podejść trochę może na wrzutkę. Tak, jest wrzutka. Ja popychany, halo. Byłem najwyżej w powietrzu i zostałem potraktowany jak szmata. A tutaj kolejna akcja, Durm. Ależ akcja, ależ golka gała. Klepnąłem go po plecach, no bo to był potężny strzał, tak potężny, że aż ja podbiegłem się ucieszyć. Kagawa cieszy się do kamery, której tam nie ma, bo tutaj jest kamera. Halo, panie Kagawa, coś panu się popierdzieliło. A bramka Stuttgartu nie może uwierzyć, że to wpadło. Przejęcie, podanie, 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 strzał. Przejęcie, podanie, podanie i strzał po raz kolejny. Cóż to była za akcja, w której nie brałem udziału. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. No i Kagawa wpisuje się na listę strzelców. Co więcej, w tym sezonie u siebie wygraliśmy 12 spotkań, zremisowaliśmy 2 i nie przegraliśmy ani jednego. Kagawa, Kagawa. No i co? Kagawa, dośrodkowanie. Tytoń musi bronić. Jeszcze Mkhitaryan, ależ to zrobił Mkhitaryan. No cóż tak. Przerzucił sobie, jakby po prostu nie istnieli, jakby byli tylko pachołkami, ale Tytoń musiał po raz kolejny ratować Stuttgart przed stratą bramki. Przejęcie piłki. Oj, Kamyk, mam tu dużo miejsca. Mam nadzieję, że Reus mnie wesprze. Brawo, Reus, pięknie, piękne wsparcie. Reus, oddaj do środka. Kamyk się obróci. Kamyk strzeli, ale to będzie rykoszet i będzie rzut rożny. A ciekawa próba uderzenia zdecydowanie by była. Reus, zagrajmy to jak zwykle. Zagrajmy to jak zwykle. Nie, nie tak chciałem to rozegrać. Daj jeszcze tutaj, dobrze. Okej, okay. Kamyk. Ruletka, lewa noga. To chodzi. O to chodzi do kamery po raz kolejny, pokazuje serduszko. Kamyk, strzelaj, znowu kamerka jedzie dalej, a Kamyk cieszy się do publiczności tym razem. Zobaczcie, jak na samej górze trybunie nawet no czekają na to, że Kamyk strzela. Ronaldo Chop, ruletka, lewa noga, zmyleni wszyscy. No i to była naprawdę dobra akcja. Dribbler, Kamyk i lewa noga, no tak podkręciłem z lewej, z mojej słabszej o wiele nogi. No tak, te buty w swoim debiucie strzelają pierwszą bramkę. Mamy 2-0 w pierwszej połowie. Koniec, koniec tej pierwszej połowy. No cóż, jak radzi sobie Bayern? Nie ma go tutaj, kurde, oni nie grają nigdy wtedy, kiedy my. No ale to nic dziwnego, no bo wiecie, telewizja i te sprawy. W każdym razie bardzo dobrze układa się moja współpraca z Reusem, póki co na lewej i prawej stronie czasami. Kagawa strzela, drużyna beze mnie strzela i ze mną też, więc to jest dobre, to jest dobre. 2-0, mam nadzieję na jeszcze jakąś bramkę, żeby tą klasyfikację strzelców troszeczkę podgonić. Prawa strona, no nie mam nikomu, komu mógłbym teraz podać, ale szukałem tutaj właśnie Piszczka. No ten współpraca Polaków naprawdę może się układać nieźle. Zagranie do tyłu, to jest Mkhitaryan. Mkhitaryan do Piszczka. No teraz z prawej strony cofa się Piszczek. Znalazł mnie, a ja strzelę z daleka, petarda. Tytoń musi bronić. Jeszcze wyskoczę do tej główki, powinienem ją wygrać. Nie, Insua przejmuje piłkę. Jeszcze Tytoń. Tutaj Insua z Tytoniem wyprowadzają to zagrożenie z pola karnego Stuttgartu, ale to był dobry, mocny strzał, także Tytoń mógł mieć z tym strzałem problemy, a tutaj myślałem, że może przejmie to Mkhitaryan. Ależ Reus to zrobił. Reus wypuszcza jeszcze bardziej piłkę. Dawaj, Reus, schodź do środka. Czekam na tą piłkę, ale czeka też, ależ petarda, Castro. Z powietrza chciał skontrować tą piłkę. No to było mocne uderzenie, ale niestety niecelne. Myślałem, że we mnie to poleci Reus, ale co on zrobił wcześniej na tym skrzydle, jak uruchomił swoją prędkość, to było coś. No ale Pablo Piatti wchodzi za Mkhitaryana. No i może z drugiej strony zaczną wchodzić tak dobre dośrodkowania jak z lewej.
Bender do mnie, ależ mam teraz wybór, komu by tu podać. Podam do tyłu, nie chciałem tu podać Kagawa. Oddaj mi, ależ współpraca z Piatti, uderzenie, słupek! Ależ Piatti odegrał mi piętą, no niesamowite podanie, kręcę teraz głową. No bo to było naprawdę blisko celu. Słupek drugi już w dzisiejszym spotkaniu. Tydzień ma mnóstwo szczęścia, że to nie wpada do bramki, bo to mogło być już 4-0 co najmniej. Dawaj Kagawa, wypuść mnie. Ja nie mam siły, ale obrońca też nie ma jej tutaj. Myślałem, że popełni błąd. Jeszcze zagranie do mnie. Kamyk, prawa noga! Tytoń musi to wyciągać. Po raz kolejny Marco Reus, zagranie do tyłu. Tutaj jest Durm. Co zrobi Durm? Zagranie do Reusa. Reus i będzie rzut rożny. Ja spróbuję podejść. Podejdę tutaj. Piszczek, dawaj. Znaczy Piszczek, Reus, dawaj. Wiesz co masz zrobić? Tak jest. Kamyk, schodzę do środka. Kamyk. Byłem odpychany, ale jeszcze powalczyłem o tą piłkę i jeszcze próbowałem ją odebrać. No trochę wyprowadziło mnie z równowagi ten jeden zwykły niby ruch. Teraz Marco Reus po raz kolejny. Teraz poszukamy dośrodkowania może Marco. Dawaj, ciśnij. Dawaj, czekam na tą piłę. Oj, Marco tutaj przesadził. Już zbyt długo tą piłkę trzymał. No a co, my spróbuj dośrodkować. Spróbuj dośrodkować może. Ja troszeczkę zmęczony, ale ta piłka nie była zbyt celna, nie mogłem do niej dojść, jeszcze popędzę tutaj za tym obrońcą i dobrze, znaczy za kontrą, nie było kontry dzięki mnie, Piszczek przejmuje sobie piłkę i to powinien być też koniec meczu, ostatnia minuta doliczona, Sokratis przy piłce, już spokojnie, już wiemy, że 3 punkty są nasze, no i kolejne ligowe punkty wpadają na nasze konto, bardzo dobrze. 6-7 ocena, no może nie najlepsza, gol był, było trochę sztuczek, było też duże posiadanie piłki, ale zobaczmy jak poradził sobie Bayern Monachium. Bayern, kurde, no mogliby się potknąć, to nie, byłbym naprawdę zadowolony. Póki co weźmy sobie, może teraz, nie, nic nam nie wskoczy, więc nie będzie też wzrostu overalla, ale tutaj dobrze te treningi idą, to mi się podoba. Zwinność, wytrzymałość, kontrola piłki, powoli wszystko rośnie. Dobra, lecimy dalej, mamy kolejne spotkanie przed nami, tym razem z Eintrachtem, ale zobaczmy sezon. No i niestety nadal 9 punktów przewagi Bayernu, no nie chcą przegrać spotkania, nie chcą naprawdę przegrać spotkania. 3-0 teraz Schalke, mówiłem, że to będzie ciężki dla nich mecz, a jak widać był to dla nich zwykły spacerek. A czy będzie wyjazd do Eintrachtu dla nas spacerkiem? Zobaczymy w kolejnym spotkaniu. Kibice Eintrachtu też przygotowali niezłe powitanie dla ich drużyny, ale my też przywieźliśmy ze sobą kibiców. 10 asyst ma Marco Reus, 11 bramek ma Meyer, więc to będzie ciekawe spotkanie między nimi. Czy ktoś będzie więcej strzelał, czy ktoś będzie więcej asystował, a może ja strzelę najwięcej bramek. Przechodzimy do spotkania. Ner, zagranie do Reusa, już może wpisać się na listę asystujących. Marco Reus przeszedł sobie to bez problemu. Marco Reus! Co zrobił Marco Reus? Już prosiłem go o piłkę w ostatnim momencie, ale nic z tego nie wyszło. Ale Marco Reus zawalił tutaj sprawę. Castro zagrywa do mnie, a ja muszę jakoś zejść do środka. Kamyk. Oj, to powinna być czerwona kartka. Wjazd od tyłu w moje nogi. No nie wiem, czy sędzia tutaj cokolwiek pokaże, jest rudy, więc no żółta kartka, okej. Niech będzie żółta kartka, wjazd od tyłu w nogi, piłki nawet, no nie wiem, czy ją zauważył obrońca, że była już daleko przed nim. Tymczasem Marco Reus, dośrodkowanie na długi słupek, ale Hradecki broni bez problemu. Ależ błąd! Nie wierzę w to! Taki błąd o bramkarza i ja tego nie wykorzystuję, chyba no nawet nie wiedziałem co się stało tak naprawdę i dlatego nie trafiłem tego do siatki, ale to był błąd bramkarza, to było, w sumie mogłem chyba podać na dół, nie wiem czy kolega nie był na spalonym, ale byłem zbyt oszołomiony, żeby cokolwiek dobrego zrobić w tej akcji. Gol! Ja już wiedziałem jak to leciało, nie chciałem nic mówić, ale ja już widziałem, że może coś się wydarzyć złego. I to właśnie się wydarzyło. Zagranie na długi słupek, główka, Piszczek nie przypilnował i niestety przegrywamy 1-0. Ener Valencia strzela bramkę. Ależ to był błąd. Ach, niewykorzystane sytuacje, lubią się msi. Koniec pierwszej połowy, przegrywamy 1-0, jak rodzi sobie Bayern. No nie ma go w ogóle tutaj pokazanego, co jest w ogóle śmieszne. Przegrywamy 1-0, Ener Valencia strzelił w 41 minucie z główki.
Kamyk, prawa noga, prawa strona, zejście do środka, ależ tutaj wślizg perfekcyjny. No, ale będzie rzut wolny, Marco Reus do niego podejdzie, niech strzela, może strzelić dobrze. Faul na mnie czy nie na mnie? Broni Herdecki, dobitka! Ja byłem zbyt późno, żeby tutaj dobijać tą piłkę, ale miał problemy ze złapaniem tej piłki bramkarz Eintrachtu. Jeszcze Marco Reus, potańczył, zatańczył, ale niestety piłkę stracił. No dobra akcja, Durm z lewej strony, podanie do środka, Marco Reus podał do mnie, ja mam mnóstwo miejsca, ale Zambaro broni, kurde, źle się tutaj ustawiłem, mogłem to troszeczkę inaczej rozwiązać. I jeszcze Kagawa, dobrze do mnie, prawa noga, jak to wpadło, to już wpadło, 1-1, moja odpowiedź. Zobaczcie, no tutaj wcześniej zablokowana ta piłka, ale przejęcie tutaj Kagawa, jak mi ładnie zagrał w ogóle, to zrobił sobie tak, że to była perfekcja, w wykonaniu Kagawy, zabawił się, a ja strzeliłem po długim, no przy krótkim było też mnóstwo miejsca, ale pomyślałem, że bramkarz będzie bardziej zaskoczony, to jest mój 8 gol w Bundeslidze, a pamiętajcie, że dopiero co dostałem się do Bundesligi, małe zmiany, chyba Meyer schodzi, wchodzi ktokolwiek inny, Castaginos, więc będzie pewnie atakował Eintracht, ale my nie odpuścimy też z przodu, Marco Reus już szybko odbiera piłkę. Kagawa... Znowu do mnie, ależ to zrobił Kagawa. Ja też świruję trikami. Jeszcze raz, ależ tu będzie karny, Ale to, co robi Kagawa, jak on trikami w ogóle zagrywa do mnie piłkę, to jest mistrzostwo. Dzisiaj czuję się jak po prostu prawdziwy Bóg. Bóg. Ciekawe, czy Marco Reus podejdzie. Ja tutaj nie wiem, ja nie trafiłem w piłkę. Sędzia chyba się pomylił co do tego faulu. Marco Reus czy ja? Marco ostatnio nie trafił dwóch. Tak, nie trafił dwóch karnych pod rząd. Jeżeli to będzie trzeci, którego on nie trafi, naprawdę trener powinien się zastanowić nad zmianą wykonującego. Niewiele zabrakło. Herdecki miał już to na rękawicy, ale na szczęście Marco Reus strzela. No i możemy się cieszyć z tej bramki, którą ja wywalczyłem. Po raz kolejny karny wywalczony dzięki mnie, ale Kagawa to co robi podając piłkę dzisiaj, to jest po prostu palce lizać. Marco Reus strzela w kolejną bramkę w Bundeslidze. Będzie rzut rożny dla Eintrachtu, no tutaj nie może nam się nic złego stać, mam nadzieję. Schodzi Gonzalo Castro, chodzi Sahin, broni na szczęście bramkarz, Oczipka przy piłce, Oczipka dośrodkowuje, no ale Bonman tym razem obronił, nie wybije jeszcze piłki, bo nie mienia z przodu. Teraz dopiero jestem, teraz możesz do mnie zagrać, bardzo dobrze, a ja spokojnie do tyłu, żeby na czas, żeby do Marco Reusa, żeby na spokojnie zagraniu, teraz wypuści mnie, ja nie mam już siły, nie mam z czego biec w ogóle. Oj, tutaj będzie rzut rożny. Powinien być rzut rożny, panie sędzio. Wydaje mi się, że to on dotknął jako ostatnie piłki. No ale nie będę już się kłócił. To są ostatnie momenty tego spotkania. Ostatnie chwile. Jeszcze przejmują piłkę Valencia. Ten, który strzelił nam bramkę. Abraham przy piłce. Minuta do końca. Muszą grać do przodu. Valencia. Valencia na prawą stronę. Castingos, ten, który wszedł. Ale broni Bonman i to jest już końcowy gwizdek po tym wybiciu na pewno. Tak jest, tak jest. Kolejny gol dla mnie, kolejne nasze zwycięstwo, tym razem 2-1, więc było bardziej zacięte spotkanie, no ale na szczęście wygrywamy. Zobaczmy, czy po raz kolejny Bayern wygrał swoje spotkanie. Oni są tak mocni, nie wiem jaki oni mają skład, że oni są aż tak mocni. Pierw trening oczywiście, czy coś mi może wskoczyć, orientacja, mimo że jeżeli zrobimy ostatni trening na A, ale czy tak będzie? Nie, na C. No dobra, ale orientacja powinna mi wskoczyć w następnym treningu. Przesymulujmy sobie oczywiście do następnego niedzielnego spotkania, które jest bardzo ciekawe, bo jest to spotkanie z Hamburgiem. No a co? Bayern ma 78 punktów, a my mamy jeszcze jedno spotkanie zaległe, więc jeżeli wygramy to spotkanie, zbliżymy się do Bayernu na punktów 5. To jest już mniejsza przewaga. Czyżby przegrali? Chyba dwa razy zremisowali teraz. O proszę, dwa remisy Bayernu. Czy tutaj widać ten wynik? Terminarz. Sprawdźmy. Bayern 3-0 z Schalke. A niżej, co my tu mamy? Gdzie jest Bayern? 1-1 z Hamburgerem, z tym, z którym my gramy. I z Hanover też remis, więc dwa remisy Bayernu, to zbliża nas do nich. No ale zobaczmy, jak wygląda właśnie sytuacja strzelców. Bony i Müller
na czele, 18 bramek. Ja dopiero na 18 miejscu, ponieważ mam 8 bramek. No ale wiecie, przeszedłem w połowie sezonu, tak to już miałbym ich 16 i biłbym się o tytuł, znaczy więcej niż pewnie niż 16. W każdym razie, zobaczmy na kalendarz, ile tych spotkań nam zostało. Tutaj 3, a tutaj 2 i ostatnie spotkanie jest u siebie z Bayernem, więc jeżeli złapiemy ich na 3 punkty przed końcem sezonu, musimy w tych 4 meczach zdobyć 12 punktów. To jest oczywiste i później nadejdzie wielki mecz na zakończenie, czyli spotkanie z Bayernem. Ależ ten terminarz się ułożył. To będzie naprawdę ciekawe. No ale w następnym odcinku, jeżeli wbijecie 5000 łapek, zagramy 4 te spotkania i kolejny odcinek po tym zaczniemy już od spotkania z Bayernem Monachium. Także to było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Nara!